Wierzchowi. Proszę o zabranie głosu pana starostę powiatu przewodzkiego, pana Zbigniewa Kiszkę. Szanowni kapłani, panie marszałku, panie kuratorze, panie wójcie, panie przewodniczący, szanowni goście, szanowne grono pedagogiczne, droga młodzieży. Przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie na tą piękną uroczystość i oddanie tej pięknej sali i, jak rozumiem, rozpoczęcie roku szkolnego gminnego. Panie kuratorze, w gminie Przewóz 3 dni było dłużej wakacji. Dzisiaj się rok szkolny zaczyna. Ale przede wszystkim chciałem pogratulować tej pięknej inwestycji. Jest to zwieńczenie wielu lat pracy wielu ludzi tutaj w Brzęsce i samorządu gminnego. Jest to też i osobisty sukces pana przewodniczącego, który cztery kadencje, dobrze mówię, jest radnym. Pięć kadencji, przepraszam. I czekał na tą salę. Dzisiaj, z tego co słyszałem, już może zrezygnować z kandydowania, bo sala gimnastyczna w Brzęsce powstała. Część dydaktyczna. A jeszcze mówi część dydaktyczna, tak nie skończyło się. Może kandydować jest, nie wiadomo. Czyli jeszcze swojego dzieła nie skończył. Dziękujemy za to. Szanowni Państwo, jest to okazja dla młodzieży, żeby były kształtowane te charaktery. Widzieliśmy tu w tych występach, ile talentów mamy w Brzęsce. Ale jest to sala nie tylko dla szkoły, jest to sala dla całej społeczności Brzęsce, dla wszystkich. Ja mam nadzieję, że te światła do 24 będą codziennie świecić, bo po 23 pan sołtys ze swoją drużyną wyjdzie tu, żeby troszkę zrzucić i w piłkę też może zagrać. Tak się dzieje w innych salach. W gminie Przewóz jest 5, to jest 5. sala gimnastyczna. Jesteśmy w gminie największej w powiecie przeworskim, jeżeli chodzi o liczebność mieszkańców po Przeworsku, tylko 1000 różnicy, ale jesteśmy w gminie, gdzie jest największy przyrost naturalny. Tak się wydawało niektórym, po co budować szkoły, sale gimnastyczne, kto będzie ćwiczył, kto będzie się uczył. Na pewno nie w gminie Przeworsku. I wieś Brzęska jest tutaj chyba wiodąca. Nie wiem, czy to zasługa proboszcza i sołtysa. W każdym razie w Brzęsce prawdopodobnie jest najwięcej dzieci w pierwszej klasie. I 2 klasy pierwsze. Może i elektryków. Także ta sala ma swoją przyszłość. Wiem, że z tej sali będzie korzystał zespół Błękitnik Brzęska, który ma nadzieję, że tu właśnie ci młodzi uczniowie, dzieci będą następcami tych, którzy grają. I trzecia liga będzie i Przewóz może będzie troszeczkę niżej. Będzie się musiał wstydzić. Wiem, że tu prezes też jest zadowolony z tego, bo nie wiem, czy do tej pory ćwiczyli, ale teraz sala też będzie dla nich. Także też życzę, żeby awansu, że dzięki tej sali, żeby i zespół też awansował. Ja też wiem z swojego życia, że uprawianie sportu, a miałem styczność 20 lat, coś tam w sporcie robić, pomaga później. Dzisiaj pełniąc tę funkcję, człowiek przeżywa tyle stresu, tyle różnych rzeczy i to właśnie aktywne życie w latach dziecięcych i młodzieńczych pomaga później pokonywać te swoje trudności. Także młodzież powinna się garnąć, odejść od komputerów, od myszek, od klawiatury, bo tyle mają teraz ruchu, tylko wyżywać się tutaj na tej sali. Także, szanowni Państwo, dzisiejszy dzień jest też dniem rozpoczęcia roku szkolnego. Wszystkim nauczycielom, pedagogom życzę, aby miały satysfakcję z dobrze spełnionego obowiązku. Młody człowiek przychodząc do szkoły jest porównywalny do nieosikowanego kamienia szlachetnego. Trzeba to piękno z niego wydobyć. Wy to robicie. I życzę Wam, żebyście jak najwięcej tych szlachetnych kamieni wyszlifowały, żeby tu z waszej miejscowości, z naszego powiatu były same szlachetne kamienie. Wiemy, że jak ktoś myśli, planuje na rok do przodu, sieje zboże. Planuje na lata do przodu, sadzi drzewa. A jak planuje wieki, to kształci młodzież. I tak się właśnie robi w gminie Przewóz. Dlatego też dziękuję i wójtowi, i radnym, a przede wszystkim panu przewodniczącym.
pomocy, wszystkim dyrektorom, wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że w każdej miejscowości w gminie Przemysł są piękne, nowe szkoły. Prawie wszędzie w tych dużych miejscowościach są sale gimnastyczne, a gdzie nie ma, to są boiska wielofunkcyjne. I wiem, że na pewno przed wyborami jeszcze wójta następne miejscowości będą męczyć o salę, ale to jest przyszłość. Kochana młodzieży, korzystajcie z tej sali. Weźcie się od początku do prawdziwej pracy, do prawdziwej roboty, bo to, co zdobędziecie w tej szkole, to jest wasza przyszłość i wasze albo trudne, albo lekkie życie. Całej społeczności szkolnej życzę, aby u boku tak zacnego patrona, który też za parę dni będzie rocznica 69. rocznica śmierci Władysława Kojdra, za rok równa 70. rocznica człowieka, który, jak czytamy tutaj w tej ulotce, był jednym z założycieli uniwersytetu, ale jak wyczytałem z napisanych maszynopisem wspomnień przez m.in. tutaj syna, Władysław Kojder w czasie wojennym był jednym z głównych organizatorów tajnego nauczania. On organizował pieniądze i tam jest opisany sposób na terenie powiatu przewodzkiego i łańcuckiego po to, żeby młodzież w Przewodzku i w okolicach mogła się kształcić. Także życzę, żeby u boku tak zacnego patrona przy wsparciu wspaniałych rodziców i nauczycieli wychowywany był młody człowiek w miłości i prawdzie. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. A piłeczki jeszcze oczywiście. 2, 4. Po 2 piłeczki do każdej dyscypliny jest ich 10. Dla sołtysa największa. Panie starosto, muszę powiedzieć, że nasz magazyn na sprzęt sportowy jest bardzo pojemny, bardzo duży i czekamy cały czas na uzupełnienie. Pan wójt obiecał, że do końca roku jeszcze uzupełni nam ten sprzęt. Ja jeszcze raz dziękuję i proszę o zabranie głosu pana Jacka Wójtasa, podkarpackiego kuratora oświaty. Państwu. Szanowny panie dyrektorze wraz z gronem pedagogicznym, rodzicami, kochana młodzieży, czcigodni księża, ksiądzem dziekanem, panie marszałku, panie starosto, gospodarze tej gminy, panie wójcie wraz z przewodniczącym, radnymi, wszyscy zebrani. Tak jak tutaj pan starosta zaczął powiedzieć, przesunięcie to 3-dniowej inauguracji dokonało się właśnie dzisiaj w tej pięknej sali, gimnastycznej, która będzie na pewno tętniła życiem przez cały dzień. Może pani starosto nie do 24, ale do 22, bo pan wójt z energią i opłatami by nie uzyskał pełnej wydolności, ale pewnie demografia by spadła przez to. Natomiast na pewno tutaj cały dzień będzie użytkowany. Wiem, że są przygotowane i będą kontynuowane rozgrywki i ta sala będzie zapełniona. Cieszę się bardzo, że kolejna, bo w planach w tym samym miesiącu, wrześniu na Podkarpaciu 7 sal gimnastycznych będzie otwarte. Dzieje się wiele dobrych rzeczy. A tutaj, że tak użyję, taki, państwo znacie, smakowity duet jest pan wójt i pan starosta, którzy nie tylko uzupełniają się, ale uskuteczniają wszelkie działania dla dobra miejscowości, w której jesteśmy, gminy i powiatu, czego gratuluję, a czego nie ukrywam, też bardzo często doświadczam, bo te wizyty, nagabywania, te spotkania właśnie tak się odbywały. Drogiej młodzieży życzę, aby skuteczność szóstkowa na zajęciach lekcyjnych była bardzo duża, ale przede wszystkim, żeby ten uśmiech i radość
promieniowała od Was na każdej lekcji. Dyrektorom, dyrektorką, bo to jest sfeminizowane i tutaj Panie Marszałku, parytet by się chyba przydał, jeżeli chodzi o edukację, bo wiem, że tak jest wszystkim nauczycielom w całym roku szkolnym. Koleżanki, koledzy, wszystkiego dobrego, powodzenia, cierpliwości, a już jeszcze raz wspomnę o organach prowadzących, to i tego wsparcia finansowego, nie tylko przy okazji co miesięcznych wynagrodzeń, ale także i premii, nagród, a wspomniany Dzień Nauczyciela jest najlepszą taką okazją. Troszkę skromniej, ale dorzucam się w sprzęcie sportowym do kolekcji, do użytkowania tutaj w tutejszej szkole. Materiały edukacyjne i proszę, chciałem panu dyrektorowi przekazać. Jak patrzę na pana dyrektora od samego rana, obserwuję, to taka radość bije od pana dyrektora z powodu inauguracji, nareszcie roku nowego szkolnego i nowej sali. Wygląda jak poranny skowronek.